Hejka kochani, witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj otwieramy Trending Up, więc przejdźmy od razu do otwierania. Jest to kalendarz z drogerii DM. Kosztował około 25 euro, jeśli się nie mylę. Jeśli się mylę, no to Jacek mnie poprawi. I wygląda on w ten sposób. Bardzo ładnie się prezentuje, bardzo mi się podoba. Jest to ładnie zrobione, numerki są w miarę widoczne. Przechodzimy od razu do otwierania. Oczywiście, zanim otworzę pierwsze okienko, nie zapomnij wcisnąć przycisku subskrypcji i zostawić łapkę w górę. Nie ominą was kolejne filmy. Dobra, przechodzimy do jedynki. Jedynkę mamy tutaj u góry. Otwieramy od razu. Patrzcie, co my tu mamy. I w jedynce mamy eyeshadow. Bardzo ładny, moi drodzy. Spójrzcie tylko. I on jest tak wypukle zrobiony. Zobaczcie, widzicie to? Naprawdę fajne. Super. Jest to 0,20. Jakby ktoś był zainteresowany, może gdzieś znajdzie. Przechodzimy do dwójeczki. Do dwójeczki. Ja jestem ślepa. Dobra, jest dwójeczka. Mamy tutaj dwójeczkę, małe okienko. I w małym okienku mamy lakier. I zobaczcie, jaki to jest ładny różowy lakier. Ładnie się mieni, bardzo fajne. Tu zawsze w tym kalendarzu zawsze są fajne kosmetyki i fajnie to wszystko wygląda. Przynajmniej mi się tak wydaje. Ja już mam chyba trzeci rok z rzędu mam ten kalendarz. Trójeczka w trójeczce. No, kolejny lakier pod rząd? No co wy? No nie fajnie, że drugi lakier pod rząd. I w trójeczce mamy kolejny lakier. Tym razem bardziej taki różowy, ciemny, śliwkowy. Spoko, ale no mogli pomieszać to. Nie od razu, co w czwórce też będzie lakier? Czwórkę otwieramy, moi drodzy. I w czwórce mamy coś do ust. Tu się nie da bez tego, bez długopisa ani róż. I to zobaczcie, jaka pojemność. Jest to Ultra Matte Lip Cream. Bardzo fajny, duży, ładny kolor. Nie mamy chyba tutaj nazwy koloru, nie, mamy 0,14. Piątka, z czym teraz będę walczyć przy wyciąganiu? No i będę walczyć. I mamy kolejną szminkę. Ultra Matte Lipstick. Wcześniej też Ultra Matte Lipstick. Myślę, że... O, tutaj coś się wydarzyło, zobaczcie, widzicie to? No ale ona jest cała, to może przy... A, tutaj zobaczcie, przy końcu się rozmazało. Od razu możemy sprawdzić kolor. Dosyć taki pomarańczowy, bym powiedziała. No nie wiem, nie jest to mój kolor, ale fajne opakowanie. I macie tutaj numer tej szminki. Myślę, że to jest taki zestaw, ta szminka. Może tak to zrobili, że ta szminka z tym błyszczykiem to jest zestaw i ten lakier różowy ciemny z tym jasnym może też być to zestaw. Może tak to przemyśleli. Szóstki szukamy, moi drodzy. Jest szóstka. I w szóstce mamy wielkie okienko. I w szóstce mamy badziewko. Takie wielkie okienko. I takie badziewiaste naklejki na paznokcie. Ładnie wyglądają, bo wyglądają ładnie. No, ale jednak naklejki to naklejki. W zeszłym roku chyba nie było żadnych naklejek, nie wiem, nie pamiętam. To była szóstka. Idziemy do siódemeczki. Aż mnie normalnie palec boli, tak dubałam przy tym jednym. I w siódemce mamy kolejny lakier. Kolejny lakier, tym razem taki fiolet, taki ciemny, aż szarawy. No już mamy trzy lakiery. No dobra, zobaczymy dalej. Ósemka okrągłe, czy to będzie jakaś paletka? Jest to highlighter, bardzo duży. Mocno siedzą te kosmetyki w tym kalendarzu. Zobaczcie, taki duży highlighter mamy. Jest to kolor 010, czyli taki jaśniutki szampański. Tutaj mamy Trend It Up i mamy takie wyżłobienia. Widzicie na pewno. Ładny kolor, fajny. Akurat z takich kosmetyków jestem bardzo zadowolona. Dziewiątka. Dziewiątka jest tam gdzieś daleko. Muszę się tu wydłużyć. Mam nadzieję, że nie zasłoniłam całego ekranu. A w dziewiątce mamy konturówkę do ust. Taką czerwonawą.
nawet czerwoną, nie czerwonawą, bo tak wyglądała trochę jak w brąz wpadająca. To teraz dziesiątka. Dziesiątka jest tutaj, trochę sobie przybliżę. I w dziesiątce mamy coś nowego. W dziesiątce mamy kompakt puder. O, nie widać, światło się odbija. O, teraz widać. Zobaczcie, mamy tutaj 0,15. Zaraz zobaczymy. Z lustereczkiem, proszę bardzo. Heja, tutaj jestem. I mamy tutaj gąbeczkę i mamy puder w takim kolorze. Dla mnie jest oczywiście za ciemny. A on ma folię, ok. Ale spoko, pudru nie było w zeszłym roku. Fajnie, że coś dodali nowego. Jedenastka. Jedenastka jest tutaj bliżej mnie. Nie wiem, jak to jest duże, duże. Dosyć duże. I mamy maskarę, moi drodzy. I mamy w jedenastce maskarę. Fajne opakowanie. Teraz zobaczymy, jak wygląda sama maskara. Jest na takiej silikonowej szczoteczce. Czarna. Spoko. Dwunastkę mamy gdzieś tu. Tak, dużą dwunastkę mamy. Otwieramy dwunastkę. Wow! W dwunastce już mamy paletę. Zobaczcie, jak fajnie wygląda ta paleta. Bardzo ładnie. Very, very nice. Wow, myślę, że to jest jakiś rozświetlacz. Też może być jako cień. Super to wygląda. Zobaczcie, jakie to jest aż takie bardzo ładna paleta. Czy ta paleta ma jakiś numer? Ma. 010. Wow, w 12 już takie rzeczy. To co będzie w 24? Normalnie jestem w szoku. Lecimy do 13. 13 mniejsza tutaj. A w 13, wow, jak się świeci, widzicie to? W 13 nie mam pojęcia, co to jest. Mamy tutaj taką przezroczystą pomadkę. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Taka złocista. Może to jest taki rozświetlacz do ust. Używaliście czegoś takiego? Dajcie znać, co to jest. 13, 14 jest tutaj i wygląda znowu jak lakier do paznokci. Ale nie jest to lakier, jest to coś innego. Tutaj mamy taką odżywkę do paznokci, tak mi się wydaje, że to jest taka odżywka. 15 jest tutaj. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeśli podobają Wam się filmy i subskrypcji, żeby nie ominął Was żaden film. I w 15 mamy kolejny lakier do paznokci. Tym razem niebieski z takim odblaskiem, że tak powiem. I oczywiście zapraszam Was na moje social media, takie jak TikTok, Instagram, Twitter. I zapraszam Was również do mojej szafy na Vinted. Tam może znajdziecie niektóre z tych produktów, które tutaj otwieram. Na pewno na Missy Marta vlog będzie zniżka. Dobra, lecimy dalej. 16. 16 mamy tutaj. I no zobaczcie, ile lakierów. Z kalendarz z lakierami normalnie. Patrzcie, jaki żółty. Żółty lakier. Już mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć lakierów i szósta odżywka. Co jest? Gdzie są kosmetyki? To była 16, lecimy do 17. Jest tutaj u góry. Dobra, wyciągnęłam 17 i znowu mamy Ultra Matte Lipstick i ona wygląda tak jak 014. Patrzcie, druga taka sama. Oni się chyba pomylili. Ultra Matte Lipstick Cream, Ultra Matte Lipstick Cream. I zobaczcie, ten numer jest ten sam. No co jest grane? Trendy Tap, zawodzicie mnie. Dwie takie same rzeczy, już nie macie co dawać. Jestem niezadowolona, autentycznie. Lakiery i dwie takie same pomadki. Co to ma być? Dobra, lecimy do 17. Jakby ktoś to otwierał, chciał sobie kupić i sobie kupił i by miał kalendarz, to by był smutny. 17 otwierałam, 18. O, jest 18, dobra. Mam, bo już chciałam do Jacka iść i powiedzieć, że jestem ślepa. O, ła, chyba złamałam palec. W 18 mamy Brow Booster Pencil, czyli taką kredkę i w ogóle zobaczcie, jak ona jest ten, jakby z jakimś osadem na sobie. Oj, złamałam kawałek, pewnie Jacek w to wejdzie. Widzicie to? Jakby miała jakiś osad na sobie, ale jest ładnego koloru. Dobra, jedziemy dalej. 18 kredka, 19,
Mam nadzieję, że nie złamię palca do końca tego odcinka. 19. Kolejny lakier. To już jest 6. Ten kolor Jackowi by się spodobał. Jest to taki ciemny morozielony. Zobacz, takim byś mógł mieć samochód. 20. Ja jestem zła przez te lakiery i przez te dwie takie same pomadki. Teraz będzie druga taka sama paleta. 20. Nie, mamy tutaj set. 20. Pół kalendarza już rozwaliłam, żeby to wyciągnąć. W 20 mamy face set. Kontur na sucho to jest chyba. Tak, to są. To jest do konturowania paletka. Bardzo fajna. Bardzo mi się podoba. Fajny produkt. Tutaj macie nawet instrukcję, w których miejscach, którym się konturować, więc super. Tylko te dwie pomadki takie same, to po prostu będą mi siedzieć w głowie chyba dzisiaj cały dzień. 21. Jest, 21 przy mnie. I mamy tutaj ładny cień, czy taki, wiecie, rozświetlacz na oczy. Bardzo ładny jest. Zobaczcie, jaki ładny, jak się błyszczy. Super, można by było go użyć też jako taki róż na policzki może. Bardzo ładny. I to było 21, teraz 22. Już zbliżamy się do końca tego kalendarza. I mamy tutaj taki Roller Baby Lip Gloss. Fajne. Kiedyś to było modne. Za dzieciaka do ust w taki z taką kulką. Spoko, fajne. Fajne sobie przypomnieć takie rzeczy. 23. Już tutaj nasze okienka są na tej stronie, więc trochę przesunę. 23. I mamy tutaj, mnie tak już palec boli od tego wyciągania, róż. Ładny róż z takim ładnym nadrukiem takiego ciastkowego ludka. Bardzo ładnie to wygląda. Śliczny, ładny kolor. I co mamy? 24. 24 ostatnie okienko. I mamy tutaj jakiś spray. I w 24 mamy body spray z brokatem. Taki świąteczny. Teraz zobaczymy, jak pachnie. Pachnie słodko. Bardzo słodko. I wydaje mi się, że się trochę go wylało, bo był dosyć mocno odkręcony. Nie wiem, tutaj nie mam, nie jest mokro w tym, ale wydaje mi się, że był odkręcony i zobaczcie, jaki brokat daje. A pachnie taką wanilią, tak świątecznie. Więc teraz wam pokażę tutaj całe zestawienie. Wszystkie kosmetyki z tego kalendarza wyglądają tak. Dużo lakierów, jedna powtórka, co jest załamujące. Powtórka. Jestem tym normalnie załamana. Dajcie znać, jeśli mieliście ten kalendarz, czy wy też trafiliście powtórkę, czy to jest jakiś błąd, czy po prostu ja trafiłam na taki błąd. Wiem, że kiedyś w kalendarzach też mieli taki błąd z pomylonym okienkiem, ale mieli jakby inny kolor szminki, a ja mam taki sam, więc ciężko stwierdzić. I oczywiście dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym filmie, nie zapomnij przycisku subskrypcji i do kolejnego filmu. Pa!